Witajcie w kolejnym mrówczym filmie i od razu przepraszam Was za te przerwy w nagraniach, ale wakacje, urlopy, ale było minęło, więc wracamy do trochę regularnych nagrywek. W dzisiejszym odcinku chciałbym Was zabrać do wiwarium z Nicobarensis i pokazać ciekawą alternatywę na karmienie większych kolonii. Takich, co już typową karmówkę wchłaniają w parę minut i co dzień chcą tylko więcej i więcej, ale jeszcze nie są w stanie zjeść małego kotka lub szczeniaczka. Większość pewnie zaraz powie szczury, małe osetki. Chociaż skoro i tak trzymamy tam mrówki, świersze, drewnojady, ale znalazłem coś na zamianę i co lepiej wygląda w lodówce, na przykład w momencie jak jakaś ściska ciotka tam po coś zajrzy, ja wybrałem gotowane i zamrożone krewetki. Oczywiście nie całe, tylko część tylnia najbardziej napakowana białkiem. Są wygodne w aplikacji, moje kolonie wręcz je uwielbiają i do tego są zawsze łatwo dostępne w sklepach, więc odpada hodowla karmówki. Testowałem na Lasius N i też to samo pozytywne wrażenie, więc zachęcam do wypróbowania u siebie. Idzie jesień, więc jest więcej czasu na ciekawe pomysły, które niebawem wjadą na kanał, więc daj suba, by ich nie przegapić, a ja pozdrawiam i do zobaczenia!